Hej moi drodzy, cześć! Witajcie na kanale Poziomka. Znacie już Play-Doh Town, prawda? Widzieliście moje odcinki, na którym pokazywałam mieszkańców, którzy tutaj mieszkają. Pokazywałam Wam figurki oraz różne zestawy, a dzisiaj do tej szalonej gromadki dołączy ktoś zupełnie wyjątkowy. Obok pani kwiaciarki, obok pana mechanika, obok kucharza, strażaka będzie... Tadam! Uwaga! Szalona fryzjerka Play-Doh Town. Zobaczcie, jakie ona potrafi robić wielkie, szalone fryzury. I to nie tylko ludziom, również i zwierzakom. Dzisiaj pokażę Wam, jak stylizuje przepiękną papugę. Będzie miała do dyspozycji wielkie nożyczki oraz taki wielki grzebek. Może jej salon fryzjerski stanie obok kwiaciarni? Tadam! Biorę nożyczki i otwieram ten zestaw. Lubicie Play-Doh Town, tak jak ja? To kciuki do góry! Jeżeli będzie dużo wyświetleń, jeżeli podzielicie się tym filmikiem z przyjaciółmi, pokażecie go rodzeństwu, swoim znajomym w klasie, zostawicie kciuki, dużo kciuków, na przykład będzie ich 50, to nagram kolejny odcinek, w którym pokazuję Wam kolejny zestaw z Play-Doh Town i kolejnego mieszkańca. Zestaw jest naprawdę fajny, mały, ale super. W środku były trzy kolory ciastoliny Play-Doh. To jest taka pomarańczowa, fioletowa oraz różowa ciastolina. No i nasze figurki! Ale się cieszę, wygląda to super! Tutaj jest na pewno fotel fryzjerski, na którego możemy posadzić tę przepiękną, taką mega różową, taką jaskrawą papugę. Tutaj u góry oczywiście ma dziurki, żeby mogła wyjść ciastolina i żeby zrobić jej fryzurę. Tutaj mamy figurkę. Figurka, widzicie, nie ma czapki na górze, tak jak inne pozostałe figurki. Ma ona za to taką kokardkę, no a z kolei jest fryzjerką, więc nie może mieć niczego na głowie oprócz przepięknej i bujnej fryzury. Nożyczki, nimi możemy podcinać włosy. Grzebień, na którym są takie dwie foremki, kwiatek oraz serduszko, no i suszarka, która również służy do wyciskania tutaj takich małych ruloników i one mogą być na przykład włosami. Tak bardzo czekałam na ten salon fryzjerski. Ciekawe, czy mieszkańcy będą się ustawiać w kolejce. No dobra, na początek wyciągnijmy trochę ciastoliny. Może pomogę sobie nożyczkami. O, w ten sposób ją wyciągnę. I zrobię jakąś fajną fryzurę. Jeszcze odrobina. Figurka z bliska wygląda w ten sposób. Ma przepiękne takie różowo-fioletowe oczy. Na sukience możemy odcisnąć małe gwiazdki, a pod spodem na nóżkach kokardkę oraz taką nieco większą gwiazdkę. Teraz z takiej fioletowej ciastoliny zrobię szaloną fryzurę. To będą bardzo, ale to bardzo długie włosy. I do tego użyjemy tej oto suszarki. Odrobina ciastoliny do środka. I co? Mocno przyciskamy i wychodzą przepiękne włosy. Na początek położę je tutaj. Obetnę. I włożę jeszcze więcej ciastoliny, to co mi zostało. I jeszcze tutaj taka resztka. Zaraz z tych takich sznureczków, takich ślimaczków zrobię fryzurę. Wy, moi drodzy, jeżeli tylko chcecie, możecie oczywiście zrobić kolorową fryzurę. Każdy kosmyk może być innego koloru, możecie je ze sobą mieszać. Ja jednak zrobię taką fioletową fryzurę. Na początek odrobinę ciastoliny wkładam tutaj do środka. No i teraz zaczynam tworzyć przepiękną fryzurę, przyczepiając właśnie w ten sposób. Zobaczcie. Włosy i to z każdej strony. O, w ten sposób. Jeszcze tutaj. No i trochę jeszcze musi być ich oczywiście z tyłu. Musicie przyznać, że wygląda to naprawdę fajnie, szałowo. Nie robiłam grzywki. Trochę to wygląda, jakby były tutaj zaplecione dredy. I jeszcze tutaj, zamiast grzywki, na górze będzie ta przepiękna kokardka. O, proszę bardzo. Fryzjerka jest już gotowa. Odważylibyście się mieć takie fioletowe włosy? Skoro fryzjerka wygląda już przepięknie, to co? Przechodzimy nieco dalej i musimy się zająć tą przepiękną papugą, tylko że wiecie co? Ona jest strasznie niecierpliwa i troszeczkę strasznie wierci się na fotelu, a nie może tak być, przecież fryzjerka mogłaby jej zrobić krzywdę ostrymi nożyczkami. Ale ja wiem, co zrobić, żeby papuga się uspokoiła. Może gdy zrobimy przepyszne ciasteczko, które możemy odcisnąć tutaj, zobaczcie, pod spodem, pod fotelem, papuga zajmie się dziobaniem jedzenia i będzie nieco bardziej spokojna. Swoją drogą, jeśli chodzi o papugi, to w dzieciństwie zawsze marzyłam i zawsze prosiłam o rodziców, żeby mi kupili papugę, ale niestety nigdy to marzenie się nie spełniło. Jest przepyszne ciacho. Teraz ściągamy nadmiar ciastoliny i wołamy naszą papugę. Chyba już wyczuła, że czeka na nią ciacho. Zobaczcie, jak się uspokoiła. Chyba zaczęło jej się podobać to miejsce. Swoją drogą ma przepiękny kolor, prawda? No dalej, dalej, wlatuj na ten fotel. Usiądź spokojnie, obok masz swoje ulubione ciacho, a pani fryzjerka zaraz coś tutaj wymyśli. Jak myślicie? Różowe włosy? Nie, bo tego różowego tutaj będzie za dużo, nie? Fioletowe? Czy może pomarańczowe? A może zaszalejmy z tą papugą i zróbmy jej taki miks kolorów. Trochę pomarańczowego, trochę fioletowego, no i do tego odrobina różowego koloru. Jeszcze nie był używany przeze mnie. Teraz to wszystko pomieszamy, ale nie tak mocno. Niech te kolory jednak będą widoczne. Teraz wystarczy ostrożnie ściągnąć papugę z fotela. Do środka tutaj włożyć ciastolinę. Nie musi jej być dużo, chociaż to zależy od tego, czy te włosy papugi, czy te jej pióra w zasadzie na samym czubku, ten pióropusz ma być długi, czy też krótki. Wkładamy ją tutaj i trzymamy kciuki, aby fryzura wyglądała czadowo. Wow, są kolorowe włosy, zobaczcie, ale troszeczkę długie, prawda? Ale wyglądają super. Tęczowa papuga. Trochę jej nachodzą na oczy te włosy, więc zabierzemy nożyczki, skrócimy je odrobinę. Ten z tyłu tutaj kosmyk będzie dłuższy, ten nieco krótszy, o może tutaj go obetniemy, no a ten z przodu może go tak o w ten sposób zawiniemy. Fryzura gotowa. Jak chcecie, możemy jeszcze trochę przeczesać te włosy. Bardzo podoba mi się ten efekt końcowy. Są takie papugi, prawda, które mają tutaj u góry takie wielkie czuby, takie wielkie pióra, które potrafią postawić aż do góry i się tak nastroszyć. Fryzjerka się przygląda, jednak coś jej brakuje, więc co? Zróbmy jej może gwiazdeczkę na te włosy. Kolor fioletowy. Mocno przyciskamy. Ozdoba ląduje na górze, może tutaj z tej strony. Gotowe, zobaczcie, fryzjerka przepięknie wygląda, papuga jeszcze piękniej. Teraz nic innego nam nie pozostaje, tylko musimy poczekać, aż całe miasto przybiegnie tutaj do salonu i wszyscy będą mogli mieć teraz przepiękne fryzury na głowach. Moi drodzy, spodobał Wam się ten zestaw z Play-Doh Town? Szalona fryzjerka, która potrafi wszystko wyczarować na swojej głowie, to koniecznie zostawcie kciuki do góry. Pamiętajcie, ma ich być dużo, aby pojawił się w mieście kolejny nowy zestaw, kolejna nowa figurka. Subskrybujcie i lajkujcie i koniecznie obejrzyjcie ten odcinek ze swoimi przyjaciółmi, zawołajcie mamę, tatę, niech zobaczą, jakie Play-Doh Town jest fajne. Ja Was pozdrawiam, pa pa, macham do Was i do usłyszenia następnym razem.